Pamiętacie z historii amerykańskie lata 30. ubiegłego stulecia? Były to czasy gwałtownego rozwoju motoryzacji, prohibicji i jakże modnych w tamtych czasach eleganckich garniturów, pod którymi oprócz cygar zmieścić mógł się też cały arsenał broni. Był to okres, w którym mafia prężnie działała, a jej ręce sięgały aż do najwyższych szczebli władzy. I właśnie w taki świat was dzisiaj zabiorę. A historia, którą opowie tam były gangster Tommy Angelo, bez wątpienia jest jedną z tych, które na długo zostaną w waszej pamięci. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. Wyobraźcie sobie sytuację, w której będąc ubogim taksówkarzem, jako tako wiążącym koniec z końcem, pewnego dnia pomagacie uciec dwóm mafiozo, a w nagrodę dostajecie tyle, ile wynosiłby wasz kilkuletni zarobek, a także propozycję współpracy. Oczywiście dziękujecie wtedy i odmawiacie. Lecz po kilku kolejnych dniach żmudnej pracy i napadzie na waszą taksówkę nie jesteście już tego tacy pewni. Kierujecie więc swoje kroki pod wskazany wcześniej adres i tak rozpoczynacie nowe życie w organizacji zwanej mafią. Tak, moi drodzy, to właśnie początki wspomnianego wcześniej Tomiego, bohatera tej wyśmienitej opowieści, który szybko staje się gangsterem z prawdziwego zdarzenia. Miasto Lost Haven, w którym rozgrywa się cała ta historia, jest miejscem, w którym działają dwie rodziny mafijne, Salieri i Morello, między którymi nie ma dobrych relacji, przez co nieustannie dochodzi do starć. Tommy, trafiając do Dona Salieri, chcąc nie chcąc wkracza w ten konflikt, oprócz którego czekać go będzie także sporo innych zadań. Siła mafii prócz fabuły tkwi właśnie w misjach i ich konstrukcji. Prawie każdą rozpoczynamy w barze Salierich, który po krótkim czasie staje się naszym domem, w którym odbieramy zlecenia od Dona, a na jego tyłach zaopatrzamy się w broń oraz nowe auta. I o ile początki wyglądają podobnie, o tyle dalsze części stanowią już zupełnie co innego i łączy je tylko nieprzewidywalność. Rozgrywają się nierzadko z zabójczym rozmachem i konsekwencjami, urzekających miejsca, które wręcz proszą, aby zostać tam jeszcze na chwilę, a chociaż momentami zadania są trudne, chcemy je za wszelką cenę ukończyć, aby poznać ciąg dalszy tej opowieści. Przygodę umilają nam jazzowe, swingowe czy bluesowe kawałki, które autentycznie budują klimaty tamtych lat i są tak świetne, że pokochacie za nie te gatunki muzyki. I choć dzisiaj gra nie odstrasza wizualnie, musicie mi wierzyć, że kiedyś był to hicior wywołujący opad szczeny. Można by opowiadać o odwzorowaniu miasta, odbiciach na karoserii czy bogatych i biednych dzielnicach, ale są to tylko smaczki. Głównym ciągnikiem natomiast tego wszystkiego jest sama opowieść, która początkowo oszałamiając, staje się coraz bardziej wartka im bliżej do końca. Uczestniczymy w pościgach, napadach, kradzieżach czy zabójstwach wysoko postawionych urzędników, dokonywanych z zimną krwią w ramach interesów rodziny, przeżywając też rozterki i dylematy moralne Tomiego, korzystając z mafijnych Thompsonów czy siedząc za kółkiem Forda T lub innych tamtejszych klasyków. Mafia to jeden z tytułów, który powinien być lekturą obowiązkową. Jest wciągającą gangsterską opowieścią zmiażdżącym i skłaniającym do refleksji zakończeniem. A jeśli nie odwiedziliście jeszcze Lost Haven, to może warto by było miast skupiać się na nowych, powtarzających się w kółko tytułach. A ja z całego serca wam tego życzę i mogę tylko zazdrościć, że będziecie przeżywać tą historię po raz pierwszy. Dzięki serdeczne za uwagę i do usłyszenia.